Hej. Witam się z Wami w nowym roku, 1 stycznia 2024. I co, chyba warto zacząć od życzeń krótkich, aby ten 2024 był lepszy niż poprzedni? I mam nadzieję, że w większości to wystarczy. Mi z pewnością to wystarczy. Dosłownie wczoraj, sylwester, ostatni dzień 2023 roku. Yy, no, trafiły mi się dwa nowe gatunki, czyli życiówka generalnie, a biorąc pod uwagę, że od jakiegoś miesiąca chodziłem tylko i wyłącznie za jemiołuszkami. No to dwa dodatkowe gatunki, których zupełnie się nie spodziewałem. Chociaż nie, spoiler, jemiołuszka jest jednym z nich. Także jeden gatunek, którego zupełnie się nie spodziewałem. No, wydaje mi się, że w tym kontekście ja na pewno byłbym zadowolony, gdyby 2024 był no, lepszy niż poprzedni. Po prostu. I tego Wam również życzę. Bez przedłużania. Startujemy. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak w końcu po miesiącu łażenia. Udało mi się sfotografować te łóżki. Jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego materiału na ten temat, to zachęcam do kliknięcia sobie tutaj w kartę. Tam wyświetli się Wam filmik z ujęciami jemiołuszek, z takimi zdjęciami raczej dokumentacyjnymi. Ja wtedy pierwszy raz spotkałem je w Czechach i stwierdziłem, że jeżeli no, mam w miarę blisko, mogę sobie tam jeździć praktycznie codziennie. Oprócz tego, że nie codziennie, bo codziennie pracuję, ale w każdy weekend powiedzmy. No i wychodziłem je tam, podejrzałem jak się zachowują, gdzie latają, w jakich miejscach są. No i tak jeździłem tam, słuchajcie, przez dobre cztery tygodnie, 3 albo cztery tygodnie z rzędu, 3 albo cztery weekendy z rzędu. Jeździłem tam i liczyłem na to, że uda mi się wykonać dobre zdjęcia jemiołuszek. No niestety nie udało mi się. Wtedy jeszcze nie wiedziałem dlaczego. Teraz mam troszeczkę więcej informacji i chciałbym się tymi informacjami z wami podzielić, żebyście i wy mogli, czy w tym sezonie, czy może za rok, spróbować swoich sił w fotografii tego gatunku, który przylatuje do nas z północy. On tutaj zimuje. Jest to raczej regularny bywalec, aczkolwiek wszystkie opracowania na ten temat e, opisują imiołuszki jako gatunek zalatujący często, ale w, w ograniczonych ilościach, powiedzmy, więc nie wszędzie się je spotka. E, Patryk, z którym fotografowałem je wczoraj, z którym w końcu udało mi się je sfotografować. E, link do profilu Patryka i troszeczkę na temat tego jego profilu znajdziecie też w opisie. Od Patryka dowiedziałem się, że je łóżki w tamtym miejscu, w którym my je w końcu wczoraj sfotografowaliśmy. Nie pojawiły się bodajże od 50 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś jest ze Śląska, to możecie mnie skorygować. Natomiast wydaje mi się, że w tamtym konkretnym miejscu w Chorzowie jest to dosyć rzadki od kilkudziesięciu lat widok. Fotografowałem je wcześniej, czy próbowałem je fotografować wcześniej, właśnie w tych Czechach. Chodziłem za nimi, widziałem, że przelatują na niebie, widziałem, że siadają na samych czubkach drzew. Nie do końca wiedziałem, czym się żywią, bo widziałem jakieś tam owoce czerwone. Jemiołuszki są generalnie fanami e, takich mięsistych mi owoców, które mają miąż, które są miękkie i są wielkości jagód. E, czyli generalnie jarzębina właśnie, która jest, wydaje mi się, dla nich najcenniejszym pokarmem, dopóki jest. Później przerzucają się na inne rzeczy. Jarzębina, wszelkiego rodzaju... Yy, owoce kaliny, owoce jemioły właśnie takie małe kuleczki, miękkie do rozgryzienia. One zjadają ich bardzo dużo, yy, mają bardzo szybki metabolizm, więc one się nimi napychają, siadają, odpoczywają, popijają w międzyczasie. Niektóre źródła podają, że one popijają bardzo dużo wody między tymi owocami, właśnie po to, żeby się nie odurzyć nimi, tym, tym nie wiem, czy fermentacją tych owoców, kiedy one już są pod koniec swojego życia na tym krzaczku. W każdym razie zapijają dużą ilością wody. I niektórzy wiem, że fotografują je właśnie podczas picia tej wody. My z Patrykiem widzieliśmy też takie właśnie zdjęcia. To nas skłoniło, żeby gdzieś tam uderzyć na ten chorzów i zobaczyć, że może one siadają trochę niżej niż wiecie na samym czubku drzewa, co jest dosyć problematyczne, no bo strzelają z aparatem na samą górę. Macie tyłek ptaka, że tak powiem, na tle nieba. No nie są to ciekawe zdjęcia ogólnie. No ale już samo to, że je zauważycie nawet na tym czubku powoduje, że raz możecie je policzyć, jeżeli to są jakieś większe grupy, to jest szansa na to, że one później w ciągu dnia się rozproszą i będziecie mogli je obserwować troszeczkę w innych miejscach. A dwa, no po prostu je zobaczycie będziecie wiedzieć, że tam są. No i teraz tak, jak już je spotkacie, wiecie, że są w tym miejscu, w którym je gdzieś tam wypatrzyliście, możecie się spodziewać, że one albo tam będą, albo stamtąd zaraz odlecą, dlatego że jak im się skończy pokarm, one będą migrować dalej. Szczególnie kiedy ta zima tutaj w tym roku nie jest jakaś taka bardzo super ostra, no to one potrafią praktycznie z dnia na dzień przenieść się w zupełnie inne miejsce w poszukiwaniu pokarmu. Takie zimy ostre, te same, może nie te same, ale. Ale podobnie im doskwierające, jak ta zima, która wygoniła i gdzieś tam z, z Syberii czy, czy z Norwegii, z Finlandii do nas, to taka sama zima u nas, czy zima, która w podobny sposób im dokucza, czyli po prostu duży mróz, taki mróz jest w stanie zatrzymać je w jednym miejscu na dłużej, no bo one po prostu nie będą podróżować, wiecie, zamieć, chłód i, i, i bida pokarmowa, jeżeli znajdą sobie pokarm gdzieś na miejscu i nie będzie im się opłacało podróżować dalej, a tego pokarmu będzie wystarczając, no to one po prostu zostaną. Więc zima raczej trzymają się w jednym miejscu, jeżeli jest trochę cieplej, no to zjadają co mają zjeść i fruną sobie dalej. Po takim dłuższym łażeniu za nimi, ja stwierdziłem, że nie ma sensu, że nie dam rady im zrobić konkretnego zdjęcia, takiego fajnego, z fajnym tłem, e, z fajnym światłem, w ogóle rozsądnego zdjęcia z bliskiej odległości, w momencie kiedy one siedzą tylko na czubkach. Próbowałem gdzieś tam zaczajać się przy Niższych krzakach jakiegoś głogu, jakiejś kaliny. Widziałem też innych fotografów, którzy w ogóle siedzą i, i, i wabią je tam na różne sposoby, rozstawiają nie wiadomo jakie maskowanie. Też mnie kusiło oczywiście, żeby się pożonie zamaskować. Nawet parę razy narzuciłem na siebie tą siatkę i stałem jak debil przy tym statywie i czekałem, aż one może siądą na ten jeden krzaczek. No ale później tak pomyślałem, kurczę ich jest tutaj ze 100-150. Tak nawiasem codziennie było ich mniej, więc one po kolei chyba zmieniały to miejsce wraz z tym, jak obiadały. Ten pokarm, który miały na miejscu, jak tego pokarmu było coraz mniej, no to one się dzieliły i codziennie z tygodnia na tydzień ta grupa z tam 200 czy 150 stawała się coraz mniejsza, aż doszło do tego, że na dzień dzisiejszy tam czasie oznaczają na, na Iberdzie, na tej aplikacji, o której wam mówiłem wcześniej, kilkanaście dosłownie sztuk dziennie, więc jakby one się powoli stamtąd wynoszą. No ale ten sposób ewidentnie się nie sprawdził i musiałem się stamtąd po prostu wynieść. A w międzyczasie odezwał się do mnie Patryk. Mówi, słuchaj, jest miejscówka, gdzie widziano bardzo duże stado jemiołuszek. Trzeba by tam podejść i, i zobaczyć, jak to wygląda. No i o ile ja na Czechy mam 15 km, a tam do, do Chorzowa około e, 80, no to no podjechałem sobie tam i wychodziliśmy te jemiołuszki z Patrykiem przez, przez dwa dni. Aha, no i słuchajcie, oczywiście jest taki syndrom małych oczekiwań. Ja po w tym czasie spędzonym na obserwacji miłuszek bez żadnych konkretnie zdjęć cieszyłem się na początku, jak tylko je zobaczyliśmy trochę niżej niż ja, niż ja je widziałem wcześniej na Czechach. Powrzucam Wam tutaj zdjęcia, jak te moje początkowe zdjęcia, z których się cieszyłem, wyglądały. Eee, no i spoko, jakby progresywnie coraz bliżej udawało nam się do nich podejść, coraz częściej je widywaliśmy, ale przedwczoraj... Czyli pierwszego dnia w tym chorzowie, kiedy je obserwowaliśmy, one totalnie nie chciały siąść nigdzie ani na ziemi, ani w ogóle niżej na, na wysokości naszego wzroku. Trzymały się bardzo wysoko, bardzo wysoko koron drzew i tam zajadały się jemiołą, pomimo tego, że dookoła było pełno krzaków. Nie wiem do końca, co to był, co to był za krzak, nie znam się tak na, na gatunkach tych, ty, 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 tych owoców małych jagodowych. W każdym razie było sporo takich krzaków nieobiedzonych. Więc Stwierdziliśmy z Patrykiem, że one pewnie nie interesują się tymi, tymi krzakami, że ta jemioła jest dla nich smaczniejsza i dlatego po prostu wybierają pokarm łatwiej dostępny. Więc po co mają schodzić na dół do nas, ryzykować jeszcze gdzieś na spotkanie z ludźmi, skoro na górze mają te jemioły potąd po prostu i mogą ją jeść, pałaszować, ile dusza zapragnie. No i tak spędziliśmy cały dzień chodząc za nimi i znowu powtórka moja z Czech to samo było w Chorzowie. One siedziały na górze, zrobiliśmy jakieś tam zdjęcia dokumentacyjne kombinowaliśmy gdzieś tam z tłem, żeby chociaż w tej koronie nie było na tle nieba, tylko na tle, nie wiem, jakiegoś konaru, gałęzi albo po prostu na tle je miały, Coś tam z tego wyszło, takie zdjęcia powiedzmy 3x10, ok, spoko. Byliśmy zadowoleni, no bo lepsze zdjęcia 3 na 10 niż zdjęcia żadne. I dopiero kolejnego dnia, czyli wczoraj, udało nam się zrobić porządne zdjęcia, w miarę porządne zdjęcia tego gatunku, kiedy one siadły niespodziewanie na bardzo krótką chwilę właśnie na krzaku. To był krzak kaliny, z tego co ja pamiętam, i one zajadały się po prostu tymi owocami czerwonymi, małymi owocami kaliny. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego wcześniej nie siadały na tych krzakach niżej, dlaczego trzymały się tak u góry. I doszliśmy do tego, taki jest nasz strzał, że dla tych ptaków czynnikiem warunkującym to, czy niektóre owoce są dla nich jednego dnia jadalne, innego niejadalne, jednego smaczne, innego je zupełnie ignorują, jest temperatura. Bo wczoraj był przymrozek i rano było około minus 1, w nocy pewnie minus 3, to owoce trochę przymarzły. I dopóki słońce nie zaczęło ich ogrzewać, dopóki słońce nie zaczęło topić tego szronu na tych owocach, którymi one się zajadały, na tych krzakach nisko właśnie, no to one jadły je, pałaszowały jak głupie. Były bardzo nimi zainteresowane, bardzo nimi smakowały, a dodatkowo całkowicie ignorowały, przynajmniej podczas tego jedzenia, ta grupa wydawała się jakby skupiać całą swoją uwagę na tym krzaku, a olewać je miałe. Jak tylko słońce przyświeciło, ten szron stopniał, to owoce stały się znowu miękkie. Być może coś tam się w środku wydziela, co jemiołuszki albo, co dla nich albo jest, nie wiem, ciężkostrawne, albo po prostu niesmaczne, kiedy to owoce są ciepłe, są ogrzane. A kiedy są delikatnie zmrożone, no to nagle robi się z nich przysmak. Taki jest nasz strzał, bo autentycznie, Patryk w ogóle mi to potwierdza, bo mówi, że wcześniej już o tym słyszał, że takie gdzieś tam zależności mogą, mogą zachodzić, jeżeli chodzi o dietę różnych ptaków. A widzieliśmy to po prostu na własne oczy. No Tylko z tych owoców zaczęło kapać, tylko słońce, promienie prosto na nie zaczęło uderzać, roztopiły ten szron, sprawiły, że te owoce znowu były, znowu były miękkie, znowu się tak mięszyście rozpuszczały. No i one po prostu odleciały i już do nich nie wróciły tego dnia. Wróciły sobie z powrotem żerować na tej swojej jemiole. Aha, no i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia jarzębiny: no bo przecież w Polsce większość tych zdjęć z początku sezonu, koniec jesieni, początek zimy, kiedy jemiuszki do nas przylatują, no to. Wszystkie zdjęcia, jakie widzicie, możecie zaobserwować, że są prawie tylko i wyłącznie robione na jarzębinie. No bo jest fajnie jarzębina, to są drzewa, krzewy, które są dosyć, dosyć niskie i wszyscy robią zdjęcia na, na jarzębinie, więc e, według mnie jarzębina jest ich pierwszym wyborem zawsze. Później jakieś jabłka, końcówki właśnie sadów owocowych. E, dopiero później przerzucają się na tą jemiołę, od której bierze się ich nazwa, i dlatego później ciężej jest fotografować, bo siedzą po prostu cały czas wysoko i jedzą tą jemiołę bo ich pokarmu pierwszego wyboru nie ma już na dole, bo wszystko obiadły. Jeżeli ktoś ma jakieś więcej informacji na ten temat, podrzućcie oczywiście odpowiedź w komentarzach. To jest taka moja dedukcja po miesiącu, dosłownie ponad miesiącu, łażenia za nimi, obserwowania tego, jak one się zachowują, co one jedzą, jak latają. Ja starałem się no, jakieś wnioski konkretne przynajmniej z tego wyciągnąć, no bo jeżeli nie mogłem zrobić zdjęć, to przynajmniej dowiem się na zapas, tak żebym za rok wiedział już, czego nie robić i jak zrobić kolejne podejście do nich. Pomnik przyrody prawem chroniony. Taka plakietka. Teraz to drzewo jest ewidentnie zdezelowane. No tego nie widać, ale ono nie ma w ogóle... Nie ma w ogóle czubka. Jest po prostu naderwane, przerwane. No, pomnik przyrody to kiedyś był. Aktualnie została sama plakietka i drzewo urwane jakieś półtorej metra wyżej. Przełamane po prostu, nie ma korony, jest tylko ten pień. Spróchniały. Widać, że wyrąbane trochę, że na nim różne dzięcioły. Na pewno widzę tutaj kucie dzięcioła czarnego. Pewnie wszystkich innych dzięciołów, które są w tym lesie, a są w tym lesie wszystkie praktycznie dzięcioły, no oprócz tych całkowicie rzadkich, bo ich tutaj nie widziałem, ale jest i zielony, i zielono-siwy. Czarny na pewno jest, po tym co tutaj widać. Wracając do uszek. Plan na przyszły rok jest taki, że teraz wiedząc już, że one za tą jarzębiną szaleją, a później jest problem jest fotografować. No po prostu trzeba zacząć ich szukać wcześniej. Najlepiej jeździć już teraz, jeżdżąc przez kolejny sezon wiosenno-letni gdzieś tam po Polsce czy po swojej okolicy, stawiać sobie od razu pineski, gdzie są drzewa jarzębiny i tylko przy pierwszych przymrozkach po prostu jechać tam i sprawdzać, czy przypadkiem nie żeruje tam jakieś przelotne stado jemiołuszek. I myślę, że to jest najprostsza opcja, żeby je sfotografować następnym razem za rok, no bo w tym sezonie nie wiem, co się dla nich uchowało, już chyba tylko to jemiołą będą się żywić do końca sezonu. Z innych ciekawych rzeczy, które mogę Wam o Jemiołuszkach opowiedzieć na podstawie tych moich tegorocznych obserwacji, jest to, że bardzo łatwo stwierdzić ich bytowanie, nawet jeżeli ich w tym momencie nie widzicie fizycznie ptaka gatunku, który sobie jest i lata, to możecie stwierdzić, że on tutaj po prostu był po tym, że pod jakimś krzakiem, właśnie, który produkuje owoce, albo pod drzewem, na którym jest bardzo duże Jemioły, jest totalny burdel. Te ptaki tak syfią po prostu, szczególnie jeżeli są ich duże grupy, a w tym roku widziałem grupy od, tak jak mówiłem, kilkunastu po najwięcej, właśnie w tym chorzowie, 300, to jest ogromna chmara ptaków. No to wyobraźcie sobie, jak takie 300 ptaków w jednym momencie siada na jemiole, pałaszują ją, te resztki lecą. One ją od razu szybko wydalają, bo tak wygląda mniej więcej cykl trawienia, cykl posilania się jemiołuszek. One siadają, jedzą, 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 może coś popijają, wracają na tą gałąź, siedzą tam, czekają, aż to z nich zleci i jedzą znowu, więc one ogromne ilości tego pokarmu pochłaniają i w związku z tym właśnie pod tymi drzewami, na których one żerują i pod tymi krzewami jest straszny bałagan, bo widać i te łupiny tych owoców i te ich odchody, no po prostu bałagan jeden wielki. Zwracajcie też uwagę na bardzo duże w miarę szybko lecące chmary ptaków. Bardzo łatwo pomylić niemiełuszki ze szpakami, bo one lecą też właśnie w podobny sposób. Parę trzepnień skrzydłami chwilę sobie poszybuje, znowu czepnie skrzydłami. I są to grupy dosyć duże, podobnie jak szpaki, ale jesteście je w stanie pomylić tylko do momentu, aż je usłyszycie. Ich Głos, no puśćcie sobie po prostu, jeżeli chcecie stwierdzić z całą pewnością, że to jest łóżka, a to jest szpak. Nauczcie się po prostu rozpoznawać ich głos. Wystarczy raz sobie puścić i on jest nie do pomylenia z czym innym, ponieważ one, to też ma jakiś swój fachowy termin, wyrobiły sobie taki nawyk, takiego trelu bardzo grupowego. Powoduje to, że jak one są w grupie, to one chyba, nie wiem, czy odstraszają gdzieś tam jakiś drapieżnik, czy po prostu dają znać innej grupie, która się na przykład na chwilę od nich oddzieliła, że one są w tym miejscu i żeby się zebrać. Jest to taki bardzo charakterystyczny śpiew. I nie sposób go pomylić z niczym innym. Więc tak, misja Jemiułszki zakończona sukcesem, po miesiącu nie robienia niczego innego, tylko chodzenia za nimi, ale w końcu opłaciło się. Ja Wam mówiłem, że jestem uparty, tak samo jak z tym dzięciołem, e, miesiąc czy dwa miesiące kombinacji alpejskich, ale w końcu się udało. E, no, nie udałoby mi się, gdyby Patryk nie zarzucił mi tego, tego tematu, że właśnie one są w innym miejscu, żebym porzucił te Czechy i jechał sobie też do Chorzowa zobaczyć, może tam się uda. E, Patryk to jest w ogóle mega spokojny gość, który robi super zdjęcia. Polecam Wam bardzo jego profil na Instagramie, który linkuję w opisie. A oprócz tego, on zajmuje się też organizacją warsztatów foto właśnie z dziedziny fotografia przyrodnicza, ale nie tylko ptaki, też wilki, jelenie, żubry, więc jeżeli jesteście lub będziecie w przyszłości zainteresowani takimi imprezami, no to bardzo polecam. Zapoznać się z jego profilem na Insta i z jego stroną, bo Patryk jest po prostu kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o, o, o wszystkie gatunki, jakie w Polsce i nie tylko, bo za granicę też organizuje te warsztaty, więc jeszcze do tego dochodzą gatunki zagraniczne. Bardzo polecam, oprócz tego fajnie się słucha. Na pewno z takich warsztatów wrócicie i z dodatkową dawką wiedzy, i zadowoleni, i na pewno z dużą ilością zdjęć na karcie. Także zapraszam do opisu. A ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że te zdjęcia jemiełusze, które tutaj widzieliście, te filmy, te, te przebitki wszystkie e, i jeszcze raz zdjęcia, które puszczę Wam na sam koniec tego filmu. Podobają się Wam. Tak samo jeżeli to, co robię, te materiały, które dla Was przygotowuję, są w jakiś sposób dla Was wartościowe, to zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapkę w górę. Jeżeli chcecie obserwować, co na tym kanale będzie się działo w przyszłości, wszystkie materiały, które będą się tutaj pojawiać, kliknijcie tego suba i dzwoneczek, a mogę zaspoilerować, że już w kolejnym materiale e, przygotowuję taki pierwszy. Filmik podejście do takiej serii troszeczkę tutorialowej, instruktażowej. Zacznę od takiego wstępu, na który czekam z nieukrywaną radością, bo jest to temat, który ostatnio krąży po internecie po prostu zresztą od dłuższego czasu, to jest wojna, po prostu fotograf versus fotograf. Będzie to materiał o tym, jak duże, czy i jeśli znaczenie ma sprzęt w fotografii przyrodniczej. Więc, jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy możecie fotografować sprzętem za 1000 złotych, czy lepiej od razu iść w temat za 10 czy 50 tysięcy złotych, to w następnym filmie postaram się troszeczkę rozwinąć moje przemyślenia na ten temat w oparciu nawet o to, co w ostatnim czasie widziałem na wielu innych kanałach YouTube i na różnych forach internetowych. Więc zapraszam. A na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, pomyślności, dużo zdrowia i dużo, dużo wyjść w teren. I powrotów z pełną kartą. Moje wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia. Hej.